Witajcie. Strzała. Ty chyba coś pijesz u Krzysztofa, jak jesteś na robocie. Ta, taki szczęśliwy wracasz. Już wiem, po kim ten pies tak ma. No. Chcielibyśmy zrobić podsumowanie. Już rok, ponad rok mieszkamy w tym domu. Już mniej więcej wyklarowało się nasze rachunki za prąd, wyklarowały się nasze rachunki za śmieci, szambo, za wodę. Tak, za wszystko się to wszystko już mniej więcej ustabilizowało, więc możemy zrobić podsumowanie i porównać, ile kosztuje mieszkanie w domu, który ma 106 metrów kwadratowych, z mieszkaniem, które ma 45 metrów kwadratowych, jest to budownictwo stare bloki i mieszka tam jedna osoba. To porównamy mniej więcej, jak to wygląda w domu, a jak to wygląda dziś w mieszkaniu. Będziemy obalać mity, tak. Czy naprawdę, żeby mieszkać w domu, trzeba mieć produkcję mamony. A może jest to na odwrót i tak naprawdę to wasze przytulne gniazdko w blokach wcale nie wychodzi tak tanio, moi drodzy. Także jeśli jesteście ciekawi, oglądajcie. Dobrze, moi mili. Tak więc pierwsze na naszej liście do podsumowania są śmieci. Więc znajdujemy się w kuchni. Jak bywa w każdej polskiej rodzinie, miejsce śmieci w każdej kuchni, bo najczęściej śmieci trzymamy w kuchni, jest pod zlewem. I tu też inaczej nie jest. Tak więc zobaczcie, mamy nasze pojemniki na śmieci. Tak więc sortujemy sobie tutaj mieszane, tutaj kartony, a tutaj plastik. Jeszcze szkło, ale to szkło osobno jest. Tak więc słuchajcie, moi drodzy, koszt miesięczny wyrzucenia odpadów komunalnych u nas w domu, przy tym, że są dwie osoby i je sortujemy, to jest koszt 65 zł miesięcznie na dwie osoby, czyli 32,50. Za to śmieci w blokach, moi kochani, są pod zlewem. Również znajdują się pod zlewem. Również trzeba je segregować. I taka przyjemność miesięcznie wychodzi otóż pana majstra w przeliczeniu na osobę. 34. Ile płacę za śmieci? 34 zł, ale nie wiem, czy nie 34,50. No nieważne, no około 34 zł, czyli 2 zł. Więcej, powiedzmy, no trochę więcej, aczkolwiek uściślimy, że jest to cena porównywalna. U majstra mieszka jedna osoba, więc płaci 34 zł, u nas są dwie, więc płacimy tych złotych więcej. Kolejny rachunek na naszej liście, który trzeba ponieść, żeby mieszkać jak człowiek, to woda. Żeby woda leciała z kranu, trzeba za nią zapłacić. W naszym przypadku jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami własnego ujęcia wody pitnej, więc pomijając już koszt wybudowania tej studni i później uzdatniacza, to mniej więcej przy założeniu, że potrzebujemy rocznie wymienić 4 filtry przy tym uzdatniaczu, które kosztują 250 zł za 4 filtry na rok plus dwa worki soli, które są potrzebne też do uzdatniania, gdzie dwa worki soli mniej więcej to jest koszt około 50 zł. Reasumując, na rok na użycie wody wychodzi 300 zł. Podzielić na 12 jest to 25. Dodajmy sobie z każdego miesiąca, że mniej więcej hydrofor, żeby naciągnąć tą wodę, zużyje 5 zł. Tak na pałę mówię, więc proszę mnie nie hejtować. Ale żeby ładnie to wyglądało, to miesięcznie nasze zużycie wody wynosi 30 PLN-ów. A jeśli woda w domu, to gdzieś pamiętajmy, że musimy ją odprowadzić, jak już ją zużyjemy. W naszym przypadku niestety nie mamy dobrze wyposażonego uzbrojenia w ulicy, tak więc my posiadamy tylko i wyłącznie prąd. Jesteśmy skazani na posiadanie szamba, które to też trzeba co jakiś czas wybierać, żeby funkcjonować należycie. Należycie całe życie. Więc
Mniej więcej koszt takiego wybrania szamba raz w miesiącu, pamiętajcie, że my jesteśmy tylko we dwie osoby, a mamy 10 metrów sześciennych szambo, to jest około 180 zł. 180-200, no my płacimy 180, więc taki koszt musimy miesięcznie jakby przewidzieć i zapłacić. Aczkolwiek jeśli ktoś by posiadał oczyszczalnię biologiczną, nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych w nasypie, a wierzcie mi, że to się sprawdza, wtedy oprócz pierwszej inwestycji, która no trochę kosztuje, koszt taki później Wam wychodzi praktycznie do zera, oprócz tego, że kupujecie jakieś pastylki czy proszek z żywymi bakteriami. Natomiast możecie ominąć to totalnie i wtedy za szambo nie płacicie nic, a sami przyznajcie, że 180 zł miesięcznie w skali roku już daje Wam sporą sumę. No ale niestety czasami się tego nie przeskoczy. No chyba, że posiadacie kanalizację, to wtedy po prostu macie podwyższoną opłatę za zużycie wody. A w blokach, jak to w blokach, nie ma szamba. Są tutaj ścieki, proszę Państwa. Ale jest również woda. Woda zimna i woda ciepła. I opłaty za ścieki są wliczone w metry sześcienne wody. Tak więc trzeba policzyć, że metr sześcienny zimnej wody u pana majstra w blokach kosztuje złotych, prawie 9 zł za metr. Za metr, a metr sześcienny ciepłej wody 18,55. I teraz, moi drodzy, zatkajcie uszy. Jeśli jesteście wrażliwi, to wyjdźcie, bo pan majster miesięcznie zużywa ciepłej wody 0,4 metra. I zimnej wody 1,6 metra. Co 800. Niecałe 2. Co daje w sumie? Już w złotówkach, powiedz. No, zaokrąglając do góry, to 25 zł. Tak więc brudas majster. Ale ja się w zimnej myję. Ta, w potoku, kurde. I się wietrza. Zużywa 25 zł miesięcznie za ciepłą i zimną wodę i odprowadzenie tego do Wisły. 16 zł jeszcze dodatkowo to kosztuje odprowadzenie. Jak to? No. No zaraz ci powiem. Tak, coś tak? Tu jest. No. To poczekajcie. Zimna woda no to, i ściek. No to proszę. To 20... Ale nie, bo to 16 zł jest w tej zimnej wodzie. Aha. To jest po prostu za zimną wodę i 7 zeta za ciepło, no. Nie? No to pozostaje dalej fakt, że płaci 25 zł w zaokrągleniu za to, że rzadko korzysta z... Używam tego. I używa Old Spice'a. Teraz przechodzimy do prądu. Tak naprawdę my mamy wszystko na prąd. Nie mamy gazu, nie mamy kuchenki gazowej, mamy wszystko na prąd, czyli indukcja, piec też chodzi na prąd, rekuperacja chodzi na prąd. Niestety nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć, bo były takie pytania, ile nam rekuperacja ciągnie prądu. Ale niestety nie mamy jakichś takich liczników, żeby sobie to pomierzyć, więc tak naprawdę wszystko to, co tutaj używamy, to wychodzi nas około 200 zł miesięcznie. Teraz tak nam się uśredniło w końcu. Wiemy, że to jest około 200 zł, więc to chyba nie jest wcale tak dużo jak na dom, który tak naprawdę wszystko ciągnie na prąd. Tak, tyle co chciałam powiedzieć. W przypadku bloków za energię elektryczną, bo prąd powiedzieć to nieładnie, trzeba zapłacić u majstra w domu przy jednej osobie ile? 88 zł prognoza na miesiąc. Prognoza. I ta prognoza się sprawdza, więc miesięczny koszt zużycia energii elektrycznej w tym mieszkaniu to niecałe 90 PLN-ów. Uff, buchło. Ciepło. Ruski gaz. Ruski gaz płynie w żyłach. Majster również posiada gaz, czego my niestety nie posiadamy. I prognozy akurat przychodzą dla majstra co 2 miesiące w postaci 40 zł opłaty co drugi miesiąc. To zaliczki, czyli też są. To są zaliczki, ale średnio mniej więcej powiedzmy, że tyle wydajesz, więc miesięcznie takie użytkowanie gazu majstra wychodzi 20 zł.
Kolejny koszt, który musimy ponieść podczas użytkowania naszego domu, czy to w lato, czy to w zimę, jest to ogrzewanie naszego domu i podgrzanie ciepłej wody. Tak więc u nas, w naszym przypadku, tak naprawdę dom ogrzewamy tylko pół roku. I uśredniliśmy, że przez te pół roku miesięcznie około 250 zł wydajemy na podgrzanie tutaj ciepłej wody plus ogrzanie naszego domu. W sezonie letnim ostatnio, jak grzaliśmy prądem, wyszło około 150 zł na podgrzanie wody, bo nas często w domu nie ma. Także ten cały koszt to zamknęliśmy się w 1650 zł. Ale podzielimy to sobie przez 12 miesięcy, więc wychodzi z miesiąca kosztów 130 zł za ciepło w domu i pod prysznicem. Mówi się, że jak zimą, to tylko w blokach, bo tu waszym najlepszym przyjacielem i nieodzownym kompanem na jakże mroźne wieczory jest kaloryfer. Niestety w większości przypadków ten kaloryfer nie działa za darmo i trzeba za to zapłacić. Tak też jest u pana majstra. O całe szczęście nie ma on tych podzielników, które nie wzruszenie zliczają złotówki za energię cieplną, którą tutaj podkręcają. Majster płaci ryczałtem. Co to znaczy? To znaczy, że taki sam czynsz wychodzi go wiosną, zimą i latem, i jest to już po prostu jakby dodane do naszego czynszu. Natomiast w karcie technicznej u majstra w spółdzielni możemy sobie wyszczególnić tą rubryczkę i to wychodzi mniej więcej do czynszu miesięcznie koszt ogrzania 140 zł, bo miesięcznie za samą zużytą energię to wychodzi 103 zł. I plus za tą ciągłość dostaw trzeba jeszcze zapłacić. Tak więc za to, że majster ma przez cały rok ciepło, musi zapłacić 140 zł miesięcznie. Niezależnie czy jest zimno, czy jest na dworze skwar. W dzisiejszych czasach, czy to w domu, czy w mieszkaniu, nie może zabraknąć internetu, bo trzeba mieć dostęp do swojego ulubionego kanału na YouTubie, więc każdy musi o to zadbać. Tak też w naszym przypadku, my jesteśmy akurat szczęśliwymi, czy tam też nieszczęśliwymi posiadaczami internetu mobilnego od T-Mobile i nas taki internet, na szczęście bez ograniczeń, bośmy się załapali, wynosi 65 zł miesięcznie. U majstra również zagościła nowa technologia i internet popłynął bagatela. Popłynął światłowodem. Taka przyjemność w jego przypadku miesięcznie kosztuje go prawie 90 zł. Prawie czy nawet ponad? 90 zł się mieszczy. Tak więc możecie oglądać swoje ulubione kanały. Nadszedł czas na podsumowanie. Podsumowując koszta. Utrzymanie tego domu kosztuje nas miesięcznie, tak, miesięcznie, moi drodzy. 670 zł. 670 zł. 670 zł. Poczekajcie. I teraz 600, kurde. Nie 700. 600 ile? 70. 70 podzielić na 106 metra. Wyszło jakieś badziewie. Pokaż. 6 zł? No. Tak? Czyli płacimy 6,30 za metr. No, a jak ktoś nie chce na metry, to 670 PLN-ów trzeba zapłacić miesięcznie za to, żeby się tutaj utrzymać. Oczywiście nie mówimy już tutaj o tym, że dochodzi podatek od nieruchomości, podatek od gruntów, aczkolwiek posiadacze własnych mieszkań w blokach, którzy są właścicielami, mają powykupowane je na własność, muszą płacić również podatek od nieruchomości i tak jak w majstra przypadku podatek od gruntu, bo nie ma już czegoś takiego u nich jak wieczysta dzierżawa, także te opłaty są do siebie, było nie było, naprawdę zbliżone. Ale nawet zostawiając te opłaty z boku, to same media i wszystko, u nas akurat wyszło 670 PLN-ów.
Nie zapominajmy jednak, że mieszkając w bloku, nieodzownym mytem, który musimy ponosić, mimo tego, że niby jesteśmy właścicielem nieruchomości, czy też lokalu, ale jednak nie do końca, jest to czynsz. I odejmując zimną wodę, ciepłą wodę, gaz, jeśli ktoś płaci w czynszu i wywóz śmieci, do pozostałych opłat, które w czynszu uiszczamy, u majstra w przypadku to 186 zł każdego miesiąca. Ja wam tutaj teraz wrzucę screena, znaczy szefowa to zrobi, gdzie będziecie widzieli, jak wygląda cały taki średniomiesięczny czynsz u majstra i tam będziecie mieli wszystkie podpunkty, które one się tam zawierają. Tak więc takiego ogólnego czynszu miesięcznie to jest około prawie 400 zł. Ale odejmując, to jest 186 PLN-ów. Tak więc biorąc do kupy wszystkie te koszta, które majster miesięcznie podliczyć musi i ciężką krwawicą u Krzysztofa z Remont for You zapłacić wymaga, to opłat za jego mieszkanie 45-metrowe w przytulnym bloku pośród betonowej zieleni to 583 zł. Dzieląc to przez 45 metrów, wychodzi opłat 12,95 na metr kwadratowy w porównaniu z naszymi 6 złotymi z groszem. Tak więc sami sobie odpowiedzmy teraz, co wychodzi drożej. I wiem, teraz większość z was powie, przecież koszt bloku, nawet 45 metrów, jest zupełnie różny niż budowa domu i budowa domu kosztuje ogromne pieniądze. Ale nie zapominajcie, że mieszkania w ostatnich czasach strasznie poszybowały do góry i taka rudera, w której się teraz znajdujemy, przed oczywiście zrobieniem ją na luksusy, kosztuje około 200 tysięcy złotych, nawet chyba ponad, za 45 metrów. W mieście Łodzi dodam. No, teraz to nie kupisz za 200 tysięcy takiego mieszkania. No nie kupisz. Po remoncie podejrzewam, że to mieszkanie majstra by tak gdzieś można było sprzedać po trudach za 270 tysięcy. Dodam, że my w 2018 roku nasz dom 106 metrów kwadratowych bez kosztów działki i papierologii wybudowaliśmy ogrodzenia i kostki wybudowaliśmy za około 250 tysięcy. Także widzicie, że koszty są porównywalne. Ja wiem, że działki to też jest osobny temat na osobny odcinek, bo można kupić działkę za 20 zł z metra, a można kupić za 200 zł z metra. Ale zauważcie, że jednak wszystko przeważa szale na korzyść posiadania małego, skromnego domku z białym płotkiem, a nie mieszkanie w betonowej dżungli. Chcesz, Dziubuś, dodać coś jeszcze? Nie. Tak więc, przesłanie dla was. Nie bójcie się, budujcie swoje domy, a będziecie zadowoleni. Cześć. I jeszcze tak na koniec. COVID. Bo się zbulwersowałem. Popatrzcie, jak to jest. Nie zapłaci czynszu, to go wywalą. Nie zapłaci prądu, to go wywalą. W ogóle nie zapłacisz, nie założę maski, to cię wywalą. To mnie zabiją. A jak mieszkasz w domku, nie zapłacisz prądu, to ci odetną. Nie zapłacisz gazu, to ci odetną. Nie zapłacisz za śmieci, to ci zabiorą kubły. Ale nikt cię z tego domu wyrzucić nie wyrzuci. No jak masz spokojnie. Nie zapłacisz podatku od nieruchomości lub za grunty. To cię obciążą, ale nikt was z domu nie wyrzuci. I to jest to, co daje wam spokój w nocy, kiedy nie możecie spać. Wiedzcie, że jak powinie się wam noga, to możecie jakoś przeżyć, ale w domu zostaniecie. No, chyba że was zlicytują, nie? Chyba, że nie masz kredytu spłacać. No to wiadomo, no to tak bywa. Ale, to nie ale pamiętajcie o długach, bo długów nikt nie ma. Ale majster, przyznaj, opłaca się bardziej mieszkać w domu, nie? No kurde, jestem tego zdania, ale no to musiałbym mieć działeczkę. Tak więc wiecie, no. Jeśli macie swoje działki, to się budujcie. Jak ich nie macie, to se kup, to kombinujcie. Kupujcie działkę nad jeziorem, to majster się wybuduje. Będziemy robić projekt. Pamiętajcie, że działka nad jeziorem cały czas jest, kurde, w ofercie do sprzedania. Zrobimy projekt. Sprzedajemy ją łącznie z
wyposażeniem. Butów mi nie zdepcz. Spokojnie. No. Dobra, to wszystko. Nara, ludzie. Adios.